Program trzeci, audycja popołudniowa. Czy wykonują Państwo przypadkiem stresujący zawód? Co ja pytam, każdy wykonuje. Czy zdarza się zatem Państwu budzić się z bólem głowy albo zatok? A może zauważyli Państwo na niektórych zębach popękane szkliwo? To może być bruksizm. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się bezwiedne zaciskanie szczęk i zgrzytanie zębami. A zwłaszcza we śnie. Taki problem ma m.in. pani Grażyna. Mnie bardzo bolały dziąsła i nie wiedziałam dlaczego. Dentystka, jak tylko zajrzała mi w buzię, pierwsze pytanie, jakie mi zadała, brzmiało: gdzie pani pracuje? Kiedy powiedziałam, gdzie pracuję i czym się zajmuję, powiedziała: a to wszystko jasne. Chodzi o to, że nerwowa praca i zawód, który wykonuję, powoduje, że mimowolnie zgrzytam zębami. Dlaczego? Nerwy, stres, braki zębowe, wady zgryzu. Szefowa kliniki stomatologicznej dr Agnieszka Sicińska. To powoduje, że nieprawidłowo zęby zaciskamy, że zaciskamy za mocno, a równocześnie ścieramy te zęby. O dziwo zdarzają mi się pacjenci, którzy mają zęby starte do połowy i ja to widzę i mówią: ależ ja nie zgrzytam zębami. Nie zgrzytam, ja akurat chrapię. Nie zostało nagrane, nikt mi nie powiedział, że zgrzytam. Nie, to mnie nie dotyczy. Zdarzają się pacjenci, których boli głowa z powodu takiego zaciskania szczęk, że powoduje to ból głowy. I to jest dobry objaw, bo ból sprowadzi pacjenta prędzej czy później do lekarza. Jakkolwiek zdarzali mi się pacjenci, którzy odwiedzili różnych lekarzy, neurologów, a problem był tylko i aż w zaciskaniu zębów. Bóle głowy, niektórzy mają rozrośnięte szczęki. No i przede wszystkim, jeżeli zęby nagle stały się krótsze niż były 2, 3, 5 lat temu, to na pewno należy zwrócić na to uwagę i udać się do lekarza. I jedyną radą na to jest założenie specjalnego aparatu na noc, ponieważ wtedy ponoć się najbardziej zgrzyta zębami przez sen, zupełnie tego nie kontrolując. To jest po prostu taka płytka akrylu, która w różnych warunkach, w różny sposób nie pozwala zacisnąć się mięśniom tak, żeby powodowały starcie zębów. Poza tym sama w sobie stanowi izolację, bo jest akrylem. No ale ja się na to nie zgodziłam. Nie wyobrażałam sobie spania z jakimś aparatem. No i problem mam do dzisiaj. Ale bardzo ważnym elementem jest terapia manualna. Z jednej strony powodujemy poprzez formę masażu stawu skroniowo-żuchwowego rozluźnienie mięśni, ale równocześnie uczymy pacjentów ćwiczeń i zachowań, które powodują, że mniej zaciskają. Jeżeli u podłoża zgrzytania zębami przede wszystkim leży nadmierny stres, można sięgać po różnego rodzaju wsparcie. Doktor Monika Tarnowska, psychoterapeutka w Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS. Można sięgnąć po trening relaksacji czy trening mindfulness, czyli uważności. Chodzi o taki specjalny rodzaj uwagi zorientowanej na to, co tu i teraz. Można też wybrać się do psychologa i poddać psychoterapii zorientowanej na to, żeby wypracować skuteczne metody radzenia sobie ze stresem. Czyli na przykład, jeżeli sobie powiem wieczorem, zasypiając, będę pamiętać o niezaciskaniu zębów, o rozluźnieniu, to pomoże? Tutaj mamy pewien paradoks, to znaczy w momencie, kiedy sobie powiemy nie wolno mi, może mieć wręcz odwrotny skutek, to znaczy on może prowadzić właśnie do zwiększenia poziomu napięcia i intensyfikacji objawów. To, co może się okazać skuteczne, jeśli chodzi o takie instrukcje, których można udzielać samemu sobie, to raczej mówienie sobie tego, co sprzyja relaksacji, rozluźnieniu. Skupienie się na swoim oddechu, na rozluźnianiu mięśni. W skrajnych wypadkach, jeżeli nie możemy sobie poradzić, można zastosować również osłabienie mięśni przy pomocy botoksu, mięśni żwaczy. Toksyna botulinowa działa określoną ilość czasu, ale to nam wystarczy, żeby odzwyczaić i zmniejszyć nacisk.